Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu państwu. Hej, też. To znaczy, zwracam się też właśnie do tych państwa, którzy od różnych szumowin mnie wyzywają, ponieważ dzisiaj mam dobrą wiadomość, dla siebie właściwie. Gdyby co, to nie ja. To Wodecki. Na brak pomysłów narzekać nie sposób. Dokoła pełno niczym dary losu. I nawet gdyby myśl przewodnia wyschła, jest ośla ławka, a przy niej ośliska. Jeden co wyrok dwa razy odlicza, wykonał osioł gest Kozakiewicza. I nawet miło, że to uwiecznili, bo osioł izbę ze stajnią pomylił. A ślisko, 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 a ślisko, ślisko, ślisko. Kolega jego z wyroku spójnego zdążył pokazać coś równie oślego. Trącił butelki, co stały na stole, pod nosem zrzędząc, jak ja to ten tego. A ławka długa i pojemna wielce, był taki jeden, co brzydzi się Niemcem. I od agentów z mównicy pluł śliną. Bogu dziękujmy, że ich czas już minął. O ślisko, 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 o ślisko, ślisko, ślisko. Czasem i osioł straszył karą boską, teraz to jemu wilka się poniosło. A szkoda o nim pisać czy też śpiewać, tak ten dostaje, co sobie nagrzebał. Oj, lament wielki, oślim głosem ryczą, na co właściwie oni teraz liczą, że sprawiedliwość i prawo nie dla nich, oj, dla nich będą osądzani, osądzani. Ślisko, 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 osądzani. Ślisko, osadzani. Ślisko, 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 ślisko. Nowocześnie żeśmy z panem Andrzejem przysadzili. Bardzo się cieszę, że on pisze, bo jak on napisze, to ja wtedy mogę z kolei rozwinąć się trochę muzycznie. Brakuje mi tego. Proszę państwa, 5 stycznia dzisiaj jest i piątek. Ciekawe, piątek. Imieniny obchodzą Edwarda, Emiliana i Szymon, a także Amata, nie Armata, Amata, Amelia, Edward, Jan Nepomucen, Marcelina, Piotr, Roger i Włościbor. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich państwa. Przysłowie: gdy styczeń burzliwy z śniegami, lato burzliwe z deszczami. To się wysilił ten autor, naprawdę. Nietypowe święta. Dzisiaj jest dzień bitej śmietany. Wchodzi Niemiec do kawiarni i mówi: śmietane bite! I Światowy Dzień Hipnotyzmu. Jeden, zakryjcie głaza. Dwa, zakryjcie ucha. Cytat dnia Antoniego Kępińskiego: w chwili decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. No, chyba nie patrzeć. Natomiast bącik Kasi, dziś sama Basia przysłała fajne. Dzisiaj będzie, to życzę panom, wzniosły wywód.
taka gra posłówek. Do widzenia, kochanemu Państwu. Widzimy się niezaprzeczalnie jutro, a jutro weekend.